Siema, z tej strony Łedzif, jeszcze tak przed chwilą chciałbym was zachęcić do zostawienia łapki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem, no i oczywiście wejścia na mojego Instagrama Łedzify. Ponadto jest to powrót serii właśnie stosowania lifehacków z TikToka, także jeśli chcecie więcej tej serii, no to zostawcie łapkę w górę, a 1000 łapek w górę to będzie następny odcinek z tej serii. Ponadto zapraszam, tak jak powiedziałem, do zostawienia łapki w górę, suba dzwonem, wpadnijcie na mojego Instagrama Łedzify, na mój drugi kanał, na mojego Discorda. Każdy komentarz o treści TikTok serduszkuje. Zapraszam oczywiście do używania mojego kodu, czyli oczywiście kodu Łedzif w sklepie w Fortnite. No i myślę, że możemy już przejść oczywiście do filmu. Dobra, a więc generalnie to pierwsze wyzwanie. Dobra, a więc generalnie, no to oczywiście pierwszy lifehack wykonamy sobie na laboratorium bojowym. Także właśnie tutaj sobie wchodzimy na laboratorium bojowe. No i co, możecie już teraz zostawić łapkę w górę i suba dzwonem. No i w sumie teraz wam się tutaj mniej więcej powinien wyświetlić ten lifehack na ekranie. Także jak widzicie, no to do najłatwiejszych lifehacków po prostu nie należy. Nawet mógłbym powiedzieć, że jest to jeden z trudniejszych lifehacków. No i dobra, klikniemy sobie teraz wróć do centrum, aby po prostu być jak najbliżej tej miejscówki. No i to była miejscówka Skaliste Skarpy, z tego co wiem, także... O, tutaj mamy idealnie. Także dobra, lecimy i zobaczymy, czy nam się uda to zrobić. A więc generalnie musimy double jumpem wylądować tutaj tak, aby wpaść do wody. I mamy wtedy takie szybsze, fajne lądowanie. Także zobaczymy, czy nam się to uda. Pewnie za pierwszym razem nam się to nie uda. Nawet się tego nie spodziewam. Chociaż w sumie może się uda. Nie no, wydaje mi się, że nie. Nie no, co ja robię? Co ja robię? Czekajcie, widzowie. Bo ja chyba... Mi tutaj chyba za dobrze nie idzie. Ja nie pamiętam w ogóle, jak się robiło double jumpa. Pamiętam, że się spamowało w spację. Ale nie pamiętam, czy to trzeba było pod jakimś kątem robić, czy jak. Totalnie nie pamiętam, jak się to robiło. I to jest totalnie na minus mój. No nie wiem, no co ja robię. Na pewno to się da zrobić, mi się wydaje, że na pewno to się da zrobić. Ostatnia próba. No dobra, może nie ostatnia, no chciałbym, żeby mi to jednak wyszło, ale... No mam nadzieję, że dosyć szybko mi się uda wykonać właśnie ten lifehack, ponieważ jest to przydatny lifehack, który myślę, że warto wyćwiczyć w sumie. Ponieważ dzięki temu możemy mieć naprawdę mega szybkie lądowania. No nie, no co ja zrobiłem, no... Popsułem. Ale na pewno się da wykonać tego lifehacka. No chwila, uda nam się zaraz. Wierzę w to, że nam się uda. Mogę, myślę, że go potwierdzić, ponieważ w sumie no tutaj nie ma co zaprzeczać działaniu tego. Nie wiem, czy ja mogę naprawdę to zrobić normalnie. Nie ma co tutaj zaprzeczać działaniu tego lifehacka, ponieważ no na pewno on działa. Ale nie wiem, no czy ja mogę zrobić. Dobra, dwie ostatnie próby, jeszcze ta próba i jeszcze jedna. I więcej nie próbuję, ponieważ no to jest jakiś żart. Ale oczywiście lifehack uznaję za potwierdzony już w tym momencie, ponieważ double jumpa na pewno da się zrobić, no i to jest kwestia po prostu wyćwiczenia tego. Co ja robię teraz? Chyba mamy dobrze? No, dobra, gdybym się nie zablokował, to by się udało, także myślę, że no to jest do wyćwiczenia po prostu. To jest myślę, że do wyćwiczenia, tylko trzeba by jakoś tak fajnie obok wylądować, żeby się nie zablokować tak jak ja. Co ja w ogóle zrobiłem? Żeby się nie zablokować tak jak ja i będzie po sprawie, ponieważ ja się zablokowałem o to, a można by na przykład tak wylądować i tak przeskoczyć. Tylko że wiadomo, no to jest kwestia wyćwiczenia, ale lifehack na pewno działa, naprawdę działa, także co, no myślę, że naprawdę mega fajny lifehack, no i może się komuś przyda, kto lubi tutaj lądować. No i co, zapraszam oczywiście do kolejnego lifehacka. Dobra, a więc generalnie to teraz musimy wejść na tryb kreatywny, także wejdźmy sobie na tryb kreatywny. No jest to lifehack, który nam się przyda na... No nie wiem, teraz obecnie chyba na łuki, coś takiego. No generalnie jest to taki lifehack, dzięki któremu powinniśmy mieć ogólnie przewagę. I kiedyś była to ogromna przewaga na snajperki. I w sumie no to, jeśli będzie wracało na przykład jednostrzałowiec, jeśli będzie wracał, no to będzie to idealny lifehack na ten tryb. Ale oczywiście myślę, że na łuki również powinien ten lifehack działać. Także zobaczymy, czy generalnie ten lifehack działa, ponieważ jeśli tak, no to będzie naprawdę fajnie. No i dobra, jesteśmy tutaj jakoś, nic w sumie takiego zbudowanego tutaj nie mamy, oprócz paru, no nie wiem, 90 schodków. No normalny high grandzik sobie robimy, także taki załóżmy. No i teraz musimy zrobić dokładnie coś takiego, jak ja zrobię. Musimy zrobić sobie coś takiego tutaj. Tylko jeszcze najlepiej nie spaść. I teraz tak tutaj zedytować i postawić sobie daszek. No i dzięki temu mamy taką małą lukę, przez którą nikt nas nie może zauważyć.
No i teraz na przykład sobie bierzemy taką snajpereczkę. No ja wiem, że snajpereczek obecnie nie ma w grze, ale generalnie no to wiecie, no normalnie do tego jak powrócą, a pewnie powrócą, no to ten lifehack dalej będzie działał. Także dobra, bierzemy sobie taką snajpereczkę, wychylamy się, no i ktoś nas od razu nie widzi. Teraz akurat troszeczkę źle wytimingowałem. Weźmy może troszeczkę amunicji. Także dobra, mamy troszeczkę amunicji. Także no, 600 aż wziąłem, no dobra. No, no i w każdym razie widzicie, no nie wychylamy się, nagle się wychylamy i się chowamy. No jest to po prostu idealne, nie ma opcji, żeby ktoś z dołu nas zobaczył. No w sumie, polećmy z dołu, zobaczmy jak to wygląda z dołu. Z dołu mamy coś takiego, no to w sumie nie ma opcji, żeby ktoś nas zauważył. Czemu to jest takie zielone? I przejdźmy po prostu do kolejnego lifehacka. Dobra, a więc oczywiście kolejny błąd również na trybie kreatywnym. Dzisiaj taki kreatywny odcineczek, także dobra, wejdźmy na tryb kreatywny. No i zobaczymy, czy ten błąd zadziała, ponieważ jest to błąd na, z tego co wiem, 5000 darmowych fałdolców. Także no niezłą sumkę skinków na przykład można sobie za to kupić. Także zobaczymy, czy ten błąd po prostu zadziała. Mam nadzieję, że tak, ale dobra. Tutaj mamy podaną wyspę i generalnie wyspa nie istnieje? Co? No wyspa nie istnieje. Generalnie niestety wyspa nie istnieje. Nie no, o co chodzi? Czemu ta wyspa nie działa? I w sumie, no to teraz nie wiadomo, czy to nie działa dlatego, że po prostu lifehack był nieprawdziwy i Epic to usunęło, czy nie działa dlatego, że lifehack był prawdziwy i Epic tego nie usunęło, bo lifehack był prawdziwy. Teraz to naprawdę nie wiem. Teraz to naprawdę nie wiem, co z tym. No teraz to naprawdę ja jestem w szoku troszeczkę. Nie wiem, co powiedzieć. W końcu nie wiem, czy ten lifehack jest potwierdzony, czy nie. Co jeśli działał i Epic go usunęło? Nie no, wydaje mi się, że nie działał. Wydaje mi się, że nie działał. No ale w sumie nie możemy być pewni. No ale jednak wydaje mi się, że nie działał po prostu. No także, czy my możemy tak do końca potwierdzić, że ten lifehack nie działał, że jest niepotwierdzony? No w sumie to nie, także ja bym go dał jako niewiadomy, nie wiemy czy działa. No i co, to by było już na tyle w tym filmie, także resztę opowiem wam oczywiście w lobby. Dobra, więc to było już na tyle w tym filmie, także co, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonem, wpadnijcie na mojego Instagrama OSWTY, na mój drugi kanał, na mojego Discorda, zapraszam do zasubskrybowania tego kanału wraz z dzwoneczkiem, pamiętajcie, że każdy komentarz o treści TikTok serduszkuje, także piszcie w komentarzu TikTok, a ja wam przypinam serduszko, 1000 łapek w górę to kolejny odcinek z tej serii, polecam również użyć mojego kodu, czyli oczywiście kodu Wezi w sklepie w Fortnite, jeśli chcielibyście mnie wesprzeć, no to właśnie możecie wpisać ten kod i już wtedy bardzo mnie wspieracie. Ponadto zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału wraz z dzwoneczkiem, ponieważ aż 70% osób, która ogląda ten kanał, tego nie robi. Także kliknij w ten czerwony guzik tam na dole. No i co? Ja się już oczywiście będę z wami żegnał, także trzymajcie się. No i cześć!